посадку давай. Посадку давай. Куда можно присесть? Ой. Сядай. О, почти что мягкая посадочка. Привет. Тесть. Пролетал тут мимо и слышу знакомые звуки. Сегодня ты расскажешь о моем любимом инструменте, да? Так, мовилишь мы уж о балалайце, а дичей повеме о цимбалах. Да-да-да, кстати, в спектакле «Филин и солнышко», в нашем спектакле, это основной инструмент, который звучит в течение спектакля. Один из главных. Да, и создает нам атмосферу. Так, но от балалайки, тен инструментист о веле старше, но истории мало, веле старше. Первые записки о цимбалах появилось się już 3500 lat przed naszą erą. Wyobrażasz sobie? Даже так, даже do naszej ery. Вот это да. Wywodzi się ten instrument prawdopodobnie z krajów Bliskiego Wschodu, może z Indii. No, generalnie wschodnie korzenie u niego są, nawet w Chinach. Nazwa tam jest tego instrumentu tak skomplikowana, że nie wypowiem, ale w krajach ogólnie rzecz ujmując Bliskiego Wschodu nazywali go santur. Tak. Później gdzieś tam przez jedwabny szlak Europę Wschodnią, Rosję, Polskę dotarł na zachód Europę i na północ też. Kraje skandynawskie i do Anglii. No. W Niemczech i krajach skandynawskich instrument nazywano hackbrit. Tak. We Francji i jeszcze dalszej Europie Wschodniej tympanon, w Anglii nazywano go dulcimer. Wow. Nazywa się wow. Hammered dulcimer. Вот это да. Młoteczkowe cymbały. Какой международный инструмент. Tak, jest jeszcze wersja węgierska, zwłaszcza przez cyganów węgierskich wykorzystywana. To jest taka ogromna wersja instrumentu z pedałem, prawie jak pianino. Kilka oktaw ma, dużo więcej niż ten instrument. Nazywa się cymbalom. Na Ukrainie i na Białorusi też są swoje wersje cymbałów. Nazywają je cymbale? Cymbale? Nie znam. No, mniej więcej tak. No, my nazywamy je w Polsce białoruskie cymbały, ukraińskie cymbały, huculskie cymbały. Uch ty. Tak. A w Polsce są cymbały rzeszowskie. Rzeszowskie. I wileńskie. U nas to jest wersja rzeszowska. Oj. O, lecz. Tak. Cymbały. Siadaj. Cymbały stworzone. Oj, to można do palanica. Ostre. Tak, cymbały stworzone mistrzem Arturem Jachimowiczem, którego bardzo pozdrawiamy. Tak, to jest wersja wileńska. Tak. W Polsce spopularyzował się instrument na początku XV wieku. Takie mamy też pierwsze zapiski w księgach i na ilustracjach. I na początku XX wieku na przykład, no i też pewnie wcześniej, wykorzystywano jednakowej grubości struny, przez co dźwięk w instrumencie był nie najlepszy, instrument często pękał, bo napięcie instrumentu było zbyt duże. Wiesz, ile to jest napięcia? Nie. Z 1,5 tony co najmniej. Och ty! Trochę zajęło, zanim wymyślili takie belki mocujące w środku, które to wszystko, całą konstrukcję trzymają mocno w kupie. No więc na początku wykorzystywano druty elektryczne, druty stalowe, wszystko było jednej grubości i dopiero zupełnie niedawno, nie wiem, może około 50-70 wstecz, kiedy zaczęto już profesjonalnie wykonywać ten instrument, no profesjonalnie, jak na tradycyjny instrument, jak się lutnicy zaczęli nim zajmować, to zaczęto stosować różnej grubości struny, gdzie tu są grube, tu są średniej grubości, a tu już są struny cienkie, żeby odpowiednia grubość strun odpowiadała grubości, wysokości niskich i wysokich tonów i napięcie na instrumencie było jednakowej siły. Tak. A skoro jest strun? W tym instrumencie jest ich 78. 84? Da. No, o, zadanie domowe. I przy okazji się dowiemy o budowie czegoś instrumentu. Jak widzicie, tu idą pasma strun. Nie wiem, czy widać na wideo. Tych pasm jest 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, plus jeszcze 10 wysokich. Generalnie mamy 21 pasm. W każdym paśmie są 4 struny. Aha. 4 struny F, 4 struny Fis i tak dalej, i tak dalej. Moje cymbały są nastawione chromatycznie, czyli dźwięki idą tak na klawiaturze, biało-czarne. A zazwyczaj strojenie jest kwartami albo kwintami. Aha, wszystko понятно. Z czego jest deka? Ostatnio mówiliśmy, przypomnę co o tym. O, ja nie znam, no z dzieła, naверно. Z jakiego drzewa? No, zapomniałeś? Z jakiegoś twiotowa? Nie. Z miastkowa? Ze świerka, z jodły, z igastego drzewa, jeli. I z jeli. Tak, dlaczego? Bo ona co? No, потому что оно хорошо звучит. Bardzo dobrze. Da. Bardzo dobrze. Mhm. Co jeszcze powiem widzom? Ну так что, что? Надо сыграть, что ты там будешь еще рассказывать? Сыграйте. Вот вы знаете, вот, наверное, в России таких инструментов очень мало. А если и есть, то они называются гусли. Ой, простите, пожалуйста. Гусли нет, это совсем другой инструмент. Ну правда, совсем другой. А цимбалы, наверное, в России это просто какой-то эксклюзив. Może kiedyś opowiemy o cymbałach, o guslach. O, po polsku o gusłach. Давай, о давай. Гэншлях. О, по-польску еще называем гусли гэншля. Ну, об этом потом. А пока игра, игра. Да, игра. Давай. Играть. Оп, давай. Оп,